Prawidłowe czyszczenie filtra kubełkowego polega na tym, aby przeprowadzić tą całą operację w miarę sprawnie, bez długiego postoju filtra. Należy to przeprowadzić w miarę energicznie. Po wyłączeniu zasilania zamykamy zawory, włączamy przewody znajdujące się w filtrze, odstawiamy filtr. Na samej górze filtra, w najwyższej komorze, znajduje się wata filtracyjna, która, jak widać, jeszcze nie jest zabrudzona, ale jeżeli miałaby kolor całkowicie ciemnobrązowy, należałoby ją wymienić na nową. Tutaj ta wata jeszcze nie jest na tyle brudna, dlatego możemy ją leciutko wypłukać. Czyszczenie filtra kubełkowego powinniśmy łączyć razem z podmianą wody. Na początku przystępujemy do spuszczenia pewnej ilości wody z akwarium, ponieważ w tej wodzie będziemy czyścili wkłady filtracyjne. Podmiana wody powinna to być ilość około 30% tygodniowo. Spuszczamy około 5-10 litrów do wiadra, w którym będziemy płukali materiały filtracyjne. Czyli w tym momencie wyciągamy włókninę. Jest to wata. Wystarczy ją dwoma energicznymi ruchami wypłukać w wodzie z akwarium. Zakładamy ją ponownie do koszyka. W przypadku tego filtra ostatnią warstwą, przez jaką przelatuje woda, jest właśnie włóknina, dlatego jest na samej górze. I pokażę teraz, jak prawidłowo wypłukać, jak bardzo należy płukać te wkłady. Jedno, co najważniejsze, nie wolno tego nigdy, bez względu na okoliczność, płukać pod wodą kranową. Pierwszy koszyk, drugi koszyk. Koszyki przy prawidłowym funkcjonowaniu filtra, ta operacja pozwoliła nam na przepłukanie wkładów filtracyjnych. Następnie koszyki są montowane z powrotem do akwarium i operacja płukania jest zakończona. Przed włączeniem do prądu zlewamy całą brudną wodę, która zgromadziła się w filtrach, we wkładach. Następnie włączamy filtr do prądu. W tym momencie wszystkie zanieczyszczenia, jak widzimy, woda jest brudna, to wszystko znajdowałoby się wewnątrz akwarium. Natomiast nastąpiło przepłukanie już w tym momencie węży i samego filtra. Dlatego możemy poprzez zatkanie wylotu przenieść wężyk do akwarium. Włączamy zasilanie. Jak widzimy, w tym momencie z wylotu wylatuje już tylko czysta woda, nie za śmiecamy akwarium. Po wyczyszczeniu filtra przystępujemy do dalszej części podmiany wody. To znaczy spuszczamy kolejną partię wody. Po spuszczeniu około 1/3 wysokości akwarium dolewamy świeżą wodę i sprawę podmiany mamy załatwioną.